Dzień dobry, mamy 12 września 2024, wygonił mnie z łąki deszcz, więc postanowiłam nagrać dla Was. Chodzi o Bogdana Morkisza i dalej kieruję do Was apel, żeby ktoś z Rumli to nagranie przegrał i udostępnił na YouTubie, na Facebooku. Chcę, żeby ludzie po prostu dowiedzieli się, a nie o tym, co Bogdan tutaj przekazuje, a nie tylko ukrywa się na tych rumlach i nie każdy tam ma dostęp do jego wypowiedzi. Kiedyś też w takim nagraniu tam opluwali właśnie dekret podpisany przez Tadeusza Cihockiego. Potem Alek Zajdek, chyba, jak dobrze pamiętam, blokował też mnie. Cały czas byłam prześladowana, dyskryminowana. Tak jak już wczoraj to powiedziałam, Zięba, Jerzy Zięba też tak samo. Nie dopuścił mnie nigdy do głosu. I cały czas będę Wam powtarzać, jaka jest ta demokracja. Lekarze Niezależni też kiedyś rozmawiałam. Rozmawiałam przez YouTube'a, nieważne, ale w każdym bądź razie zdążyli poznać moje działanie. Jedyne co mieli do zaproponowania, może nie tyle Lekarze Niezależni, ale tutaj Izba Lekarska w połączeniu z szamoturską prokuraturą, doprowadzenie mnie, bo nie odbierałam pism, tak jak to radził tutaj zawodowy Polak, nie odbierajcie żadnych pism od okupanta. A dzięki temu ten okupant zmontował, spreparował pismo, spreparował sobie sprawę i przysłał tutaj policjantów, żeby mnie doprowadzić na przesłuchanie do gabinetu, który Naczelny Izby Aptekarskiej z Poznania wynajmuje sobie w prokuraturze w Szamotuła. I tam, powtarzam, jak w 47 po wojnie na Rakowieckiej przesłuchanie w obecności policjantki, tutaj, która milczy, a ja jestem zakuta i nie mam prawa po prostu człowieka, są moje prawa dyskryminowana, jestem na maksa, prześladowana w tym momencie. Całe akta, które razem z kolegą pan doktor posiadał, to jedyne pytanie jego kolegi było, czy jestem przeciwko szczepieniu. Tak, jestem przeciwko przymusowi szczepień. Każdy ma wolny wybór. I nie zmienię tego swojego działania. Okaleczyliście wielu Polaków, wielu ludzi na całym świecie. A teraz chcecie to wszystko pozamiatać pod dywan. Jest lista lekarzy, którzy wzięli tutaj pieniądze od firm farmaceutycznych, tylko oni zabronili pokazywać swoje nazwiska. To po co wy w ogóle trzeszczycie o tej liście, co? Dlaczego prokuratura Rzeczpospolitej Polskiej nie zajęła się jeszcze tym? Nie mówię o Krajowej Prokuraturze, która spiskuje właśnie tutaj za granicą. Na chwilę obecną nie ma żadnej demokracji i prawa człowieka nie istnieją. Cały czas prześladujecie wolnych ludzi. Naprawdę wolnych ludzi. I staracie się wprowadzić po cichu swoich. Kolejną Radę Ocalenia Narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Ameryki. To jest wasza demokracja. Wszystkiego dobrego życzę i jeszcze raz proszę, żeby ktoś po prostu, co jest dobry w informatyce, ten przekaz Bogdana Morkisza, który ukazał się na rumlach, udostępnił na Facebooku i na YouTubie. Ja bardzo chętnie to będę przekazywać dalej i udostępniać. Wszystkiego dobrego, miłego.